Cześć, witajcie na kanale Aeroklubu Warszawskiego i Captain Speaking w drugim odcinku serii Od Zera do PPL-a. W odcinku tym opowiemy Wam o tankowaniu samolotu, o rodzajach paliwa i o wszystkich szczegółach z tym związanych, więc zapraszam. W poprzednim odcinku pokazaliśmy Wam, jak poprawnie wykonać przegląd przedlotowy samolotu AT-3, a w dzisiejszym pokażemy, jak go zatankować. Pamiętamy o tym, że każdy samolotu będzie tankował się w inny sposób, a o tym powie nam więcej Sebastian. Tak, jesteśmy w punkcie tankowania samolotu Aeroklubu Warszawskiego. Ten akurat egzemplarz samolotu AT-3 posiada dwa zbiorniki zamontowane w lewym i w prawym skrzydle, ale istnieją też egzemplarze, które posiadają zbiornik zamontowany centralnie w kadłubie. Dokładnie. Są też takie, które mają zbiornik pod kadłubem. Samoloty mogą być napędzane różnymi rodzajami paliw, takimi jak AFGAS, MOGAS, czyli benzyna samochodowa, lub też JET, czyli nafta lotnicza. W samolocie AT-3 mamy silnik Rotax 912, który napędzany jest czym? Jest napędzany paliwem AFGAS 100, czy LL, czyli paliwem niskoołowiowym. Dokładnie. Samolot ten może być napędzany zarówno AFGASem, dopuszczony jest również do napędzania benzyną samochodową. Dzięki czemu jest jaki? Jest innowacyjny. Dokładnie. Ten silnik jest innowacyjny, ponieważ w latach 90., kiedy ten silnik powstawał, większość napędów lotniczych miała pojemności rzędu, nie wiem, 3,5 litra, generowała moc 100 koni, a ten Rotax, wiesz, jaką ma pojemność? A ten ma 1,2 litra. Dokładnie. Ten silnik ma 1200 cm3 i również generuje 100 koni mechanicznych, zużywając przy tym o wiele mniej paliwa. Średnio zakładamy 18 litrów paliwa na godzinę lotu samolotu AT-3, ale dodatkowo musimy także przewidzieć 45 minut rezerwy. Zdecydowanie. Rezerwa w lotnictwie jest potrzebna na wypadek sytuacji losowych, zmianie pogody, zmianie trasy lotu, żebyśmy mogli bezpiecznie dolecieć do lotniska zapasowego. Zanim przystąpimy do tankowania samolotu, musimy precyzyjnie sprawdzić, ile posiadamy paliwa w zbiornikach. Tak, przyrządy pokładowe obarczone są błędem, tak więc przed wykonaniem zadania chcemy sprawdzić dokładnie, ile tego paliwa jest. A wiesz, jak to zrobić? Możemy to zrobić za pomocą specjalnej rurki, która posiada naniesioną miarkę. Tę rurkę wkładamy do zbiornika i sprawdzamy precyzyjnie, ile posiadamy litrów paliwa. Oczywiście musimy to wykonać w każdym ze skrzydeł. W tym skrzydle posiadamy 20 litrów paliwa, a w drugim skrzydle posiadamy... Posiadamy także 20 litrów paliwa, co daje nam łącznie 40 litrów paliwa w obydwu bakach. Powiedzmy, że potrzebujemy wykonać lot, który będzie trwał 3 godziny. Musimy zatem te 3 godziny przemnożyć razy 18 litrów. Dokładnie. Dołożyć do tego rezerwę w postaci 45 minut, czyli 15 litrów. I to da nam łączną ilość paliwa, jaką potrzebujemy, aby móc bezpiecznie wykonać daną operację lotniczą. Czyli około 70 litrów. 70 litrów. Mamy w tym przypadku 40, więc musimy dotankować 30, co właśnie uczynimy. Dokładnie. A o tym, jak obliczyć dokładną ilość paliwa na zadanie, pokażemy Wam w oddzielnym odcinku. Ważne, żeby w samolocie, który ma zbiorniki paliwa w skrzydłach, zatankować równą ilość paliwa zarówno do lewego, jak i do prawego skrzydła. Mamy policzone, możemy przystąpić do tankowania samolotu. Tak, a o czym musimy pamiętać, zanim rozpoczniemy tankować? Musimy podłączyć uziemienie do samolotu. Tak jest. Uziemienie podłączamy do elementów metalowych, takich jak rura wydechowa, podwozie czy kadłub. Nie podłączamy do elementów kompozytowych, takich jak chociażby śmigło. Rozwijamy wąż i możemy rozpocząć tankowanie. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem nalewania pistolet dotknął do rantu w lewo. Po zakończeniu tankowania zamykamy wlew paliwa i przechodzimy do drugiego skrzydła. Do drugiego skrzydła również musimy nalać 15 litrów. Po zakończeniu tankowania sprawdzamy poprawność zamknięcia również drugiego wlewu paliwa. Odkładamy węże
zwijamy je. Robimy to powoli, dokładnie, bez pośpiechu. Następnie odłączamy uziemienie, które również dokładnie zwijamy. I aby zakończyć proces tankowania, sprawdzamy poprawność zamknięcia wlewów paliwa na obu skrzydłach samolotu. I co nam zostaje jeszcze, Sebastian, przed wykonaniem zadania? Musimy sprawdzić, czy przez jakiś przypadek nie posiadamy w zbiornikach wody, czyli sprawdzić tak zwane odstoje. A w jaki sposób to zrobimy? Służy do tego specjalny kieliszek z bolcem, który podpinamy do skrzydeł samolotu, gdzie mamy punkty drenażowe i spuszczamy troszeczkę paliwa, żeby zobaczyć, czy tam nie odłożyła się woda. Przyciskamy i leci nam paliwo. Punkty drenażowe znajdują się zawsze w najniższym punkcie instalacji. Warto dodać, że na samolocie AT-3 mamy dwa punkty drenażowe i każdy z nich musimy sprawdzić. Gdyby w paliwie była woda, to znaczyłaby się ona bardzo wyraźnie. Dokładnie. Awgaz jest niebieski, co ułatwia odróżnienie wody od paliwa. A nafta lotnicza? Nafta ma kolor słomkowy. Spuszczanie odstojów to długi, ale niezbędny proces. Woda w paliwie jest bardzo niebezpieczna, ponieważ może prowadzić do chociażby zatrzymania silnika w locie. Pamiętajmy o tym, że jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy samolot stał długo na zewnątrz, gdy było wilgotno. Zgadza się, a specjalnie dla Was zrobimy test i pokażemy, jak wygląda woda w poszczególnych typach paliwa. Tak wygląda awgaz. Jak widzicie, paliwo ma wyraźnie niebieski kolor. W tym paliwie nie ma wody. Co szybko możemy zmienić poprzez jej dodanie. Jak widzicie, obydwie powierzchnie oddzielają się bardzo wyraźnie. Zdecydowanie widać, że woda jest na dole, po czym wyżej znajduje się paliwo. Zadanie jest znacznie trudniejsze, jeżeli chodzi o paliwo samochodowe, które jest przezroczyste. Ale woda także będzie widoczna w postaci oddzielnej warstwy. Myślę, że będzie można to zauważyć, co Wam zaraz pokażemy. Sprawdźmy. Tutaj mamy paliwo samochodowe. Gdy dolejemy do niego wody, woda będzie widoczna w postaci bąbelków i oddzielnej warstwy, podobnie jak w paliwie AVGAS 100. Jest to trochę trudniejsze do zobaczenia, ale możliwe. Jeżeli mamy z tym problem, staramy się zobaczyć pod światło. Wtedy na pewno woda oddzieli się bardzo wyraźnie. Jeżeli w zbiorniku znajdziemy wodę, nie panikujemy, tylko zlewamy ją do skutku, aż będzie leciało czyste paliwo. A w nocy może pojawić się tej wody całkiem sporo. Prawda. Tym samym mamy proces tankowania zakończony. Poruszyliśmy wiele kwestii związanych z tankowaniem i samym paliwem, więc możemy lecieć. A na to zapraszamy Was już w kolejnym odcinku. Dzięki bardzo, fly safe.